Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam was w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i co, słuchajcie, no dotarliśmy do wioski. Wszystko pięknie, wszystko ładnie. Tylko zastanawiam się... Tak, mamy tablicę ogłoszeń. Niczym w Wiedźminie, no naprawdę. Jest, ale tu jest polskich smaczków takich. Poważnie, poważnie. Zobaczmy sobie, co można by było tu... poeksplorować, bo oczywiście powinniśmy iść prosto do karczmy. Jakby ja sobie zdaję z tego sprawę, ale... nie byłbym sobą, gdybym to zrobił. Dobra, tu nic nie ma chyba. Przejdźmy się po okolicy. O, pietruszki są. O! Dobra, nie wiem, czy to mi coś da. Ale mam nadzieję, że pietruszka chociaż troszeczkę leczy. Bo jeśli tak, byłoby coś pięknego. Bo niestety, chcąc nie chcąc, mam lipę z tym HP. I to zdecydowanie dość dużą lipę. Więc dobrze by było zobaczyć. Czekaj, gdzie jest pietruszka? A, pietruszka manę odnawia. No to tak średnio. To tak średnio bym powiedział, tak średnio. Zobaczmy, co jest na tablicy ogłoszeń. To za daleko. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Aha. Aha. No to nieźle, Marvin. No ja bym chciał zapolować na jakiegoś zwierza. Nie, ja tak poważnie nie chciałbym zapolować. Przy aktualnym stanie Marvina i przy tym, jak dobrze mi idzie, jeśli chodzi o bitki, to chyba nie chciałbym na nic polować, wiecie? No zresztą było widać, jak sobie radziłem. No dobra, że ze ścierwojadami nie było tak tragicznie, nie? Ale z tymi... z krwiopicami dramat, nie? Z krwiopicami dramat. On mówił w prawo chyba. O, tu jest jeszcze jedna tablica ogłoszeń swoją drogą. O, bełt. 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 Dobra, biorę takie rzeczy, bo to nigdy nie wiesz, co się może sprzedać. Na czym można zarobić. A podejrzewam, że hajs nam będzie bardzo potrzebny. Zresztą nie tylko hajs. Ale też i itemy. O, tam jest jeszcze jakiś inny strażnik. I tam jest kolejne wejście. I dużo mają tych wejść do tego... tej wioski? W zasadzie? Chciałbym powiedzieć do tego obozu, ale to chyba w sumie wioska jest, nie? Tak ludzie pilnują? No ale w sumie z drugiej strony się nie dziwię, nie? Bo jakby jakieś dziki im tu wbiegły albo ścierwojady, to mieliby problem. A tak ziomek stoi i może zawołać kolegów. Co by pobić. A, na patelni można smażyć po prostu. Usmaż mięsko, surowe mięso, ścierwojada. Wszystko. No dobra. Ciekawe, czy to daje mi coś więcej. Gdzie to jest? 15, a wcześniej dawało chyba 5. Ej, no to nice w sumie. Czyli opłaca się gotować na pewno. Tu są jeszcze dynie do zebrania. Tylko wstawiam. Ja wiem, że... karczma nie w tę stronę. Ja wiem, że karczma nie w tę stronę. Spokojnie, Marvin. Ja wiem o tym. No co? Aha. Ty. Ja się pod tą karczmą chyba zrespił. Czyli jak nie będę postępował zgodnie z tym, co jest fabularnie wytyczone, to ciul mi na ryj i... O Jezus. Nie lubię czegoś takiego, bo to... A z jednej strony rozumiem, bo jest to pewne intro, wprowadzenie i powinienem iść prosto linijnie, ale z drugiej strony nie lubię czegoś takiego, bo jednak wolę być taką wolną duszą, pochodzić, pozwiedzać, poeksplorować, może coś zabrać. Jakby wiecie, o co chodzi. Dobrze, że się pojawiłeś. Pamiętaj, że jesteśmy tu tylko gośćmi. Zachowuj się. No dobra, ale czemu tam ta laska na kolanach zapierda? No kurwa. Jeszcze z biczem. Chyba albo to miecz? Nie wiem, co to ma. Postaram się, Jorn, postaram się. Mam nadzieję. Dobrze jest mieć nadzieję, Jorn. Spokojnie, spokojnie, damy radę. Czy w beczkach jest coś ciekawego? Nie. Chyba tamte beczki były tylko otwieralne, te już nie są. Co to za banda? Coś cię zajedni? Gadać prędko, bo nie ręczę za siebie. Spokojnie. Spokojnie, wartownik przy zachodniej bramie nas wpuścił. Powiedział, że znajdziemy tutaj schronienie. Harry tak powiedział? A to skurczybyk tak mnie załatwi. Brawo, będę musiała go zdzielić po tym pustym łbie. Właśnie skończyłam zamiatać podłogę, a wy, jak gdyby nigdy nic, paradujecie po niej w zabłoconych buciorach. Sorry, już ściągamy.
Dobra, pieprzyć to. Chyba nikt nie nauczył cię dobrych manier, babo. Nie no, tak chyba nie można. Biorąc pod uwagę, że jednak od niej zależy trochę nasz los. Możemy dostać coś do jedzenia? I miejsce w jakimś ciepłym kącie? Jesteśmy głodni, zmęczeni i zmarznięci. A co to ma być? To karczma, a nie przytułek dla ubogich. Słoto na stół, to pogadamy. Aha. Co tu się dzieje? Przyszły jakieś włóczęgi i mi podłogę brudzą. Jeszcze jedzenia się domagają. A złota ani widu, ani słychu. Oni ledwo żyją. Nie będą w stanie sprawić nam problemu. A Danos każe pomagać potrzebującym. O, dzięki, Wiktor. To nie mieszaj. Jeśli chcesz, to sobie pomagaj. Ale mnie w to nie mieszaj. Czego potrzebujecie? Wszystkiego, tak szczerze mówiąc. Mój brat jest ranny. No macie może coś mocnego? Jedzenia i ciepłego kąta. Mój brat jest ranny. Najpierw to jest ważniejsze. Mój brat jest ranny. Ukąsiły go krwiopijce i potrzebuje pomocy. Co prawda mamy w wiosce jednego maga wody, ale są z nim same problemy. Zobaczę, co da się zrobić. Możliwe, że pomoc Cyrulika będzie niezbędna. Jeszcze coś? Tak. Jedzenie i ciepły kąt. Jedzenia i ciepłego kąta. Chyba da się załatwić. Jedzenia i wolnych kątów w tej karczmie nie brakuje. Jeszcze coś? Macie coś mocnego? Macie może coś mocnego? Po ostatnich przeżyciach muszę się czegoś napić. Pogadaj z Bastianem, naszym karczmarzem. To ten wąsaty facet za ladą. Jeszcze coś? Jeszcze coś? Jeszcze coś? Nie no nic, dzięki stary, nara. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Marta zazwyczaj reaguje dość nerwowo na niespodzianki. Zauważyłem. Swoją drogą, jak masz na imię? Jestem Marvin. Marvin. Skąd przybywacie i co tu robicie? Moglibyśmy przełożyć rozmowę na później, z bratem uciekamy. Nie no, bądźmy szczerzy. Z bratem uciekamy z Londram przed wojną. Na wieść o zbliżających się orkach postanowiliśmy zabrać się na statek przemytników. Po dotarciu do brzegu wyruszyliśmy w poszukiwaniu wioski. Część ludzi została w jaskini nieopodal plaży. To mieliście sporo szczęścia. Lasy wokół Silbach nie należą do najbezpieczniejszych miejsc na wyspie. Radzę nie zapuszczać się do nich samemu. Szczególnie nocą. Postaram się przekonać wartowników, aby bez zbędnych formalności przepuścili resztę twoich towarzyszy do wioski. W pokoju na piętrze powinno być jakieś wolne łóżko. Jeszcze raz stokrotne dzięki. Ale zastanawia mnie teraz, tak jak rozmawiamy gdzieś tam, ta fabuła się toczy. Zastanawia mnie teraz, co by się stało tak właściwie, jakbyśmy zostali w tej jaskini. Czy nie byłoby tak, że nasza historia by się potoczyła całkiem inaczej i byśmy tu na przykład w ogóle nie trafili, nie? I to jest bardzo ciekawe. Myślałem, że to są rzeczy, które można zebrać, a to są propy tylko. Szkoda. Szkoda! Dobra, Jorn się chyba tutaj jakoś tam odnajduje. Idziemy zobaczyć najpierw sobie na górę, na te sypialnie i kwatery. Są fotele. Jest zielsko posadzone, jest fajka wodna. Oregon na książki, dobra. Czego się tu nauczę? O kurna! Naprawdę można czytać? Ej! Jak dobrze pamiętam, to w dwójce i w jedynce było tak, że on po prostu przyglądał się temu i mówił: już to rozumiem, albo dodawało jakiegoś czegoś i on czytał sam. A nie tak, że dostawaliśmy książkę na twarz. Ej, to fajne! Zanim nie zacząłem zgłębiać cudownej sztuki gotowania, wszystkie napotkane składniki wydawały mi się zupełnie niepotrzebne. A czyli to jest książka o gotowaniu po prostu. No okej. Okay. Czy będę miał jakieś gotowanie plus 10? On tak będzie tu stał, jak rozumiem. Aha, nic za to nie dostałem. No dobra, no trudno. Trudno się mówi. A to jest chyba nasza... na otwieraniu zamków. Nasza kwatera. Chyba, że my tutaj. Kurwa, za dużo tych drzwi tu. Może tutaj mielibyśmy być? Nie wiem, no w jednej albo w drugiej. Nie pamiętam już, o której oni mówili. Ale raczej w tej tutaj otwartej, nie? Nie w tej zamkniętej, no bo jak? To trochę na logikę bez sensu, że co, że ktoś ma zamknięte drzwi, a tam wchodzę, gdyby nigdy nic. No ale z drugiej strony ten kufer, który jest zamknięty, trochę dziwne, nie?
Myślicie, że mnie dojadą, jak wejdę? Dobra, pogadajmy z tym Bastianem. Często tu miewacie gości? Często tu miewacie gości? Ostatnimi dniami rzadziej niż zwykle. Czasem zajrzą do nas pracownicy winnicy, drwale i kopacze. No a miastowi żłopią w swoich własnych lokalach. Niemiło z ich strony. A jak idą w ogóle interesy? Jak idą interesy? Nie dość, że podatki rosną z dnia na dzień, połowa zbiorów zgniła przez te podtopienia, to jeszcze farmerzy ciągle gadają o tej bestii z lasu obok wioski. O! Nadchodzą ciężkie czasy. Jakaś bestia? A masz coś do picia? Masz coś do picia? A masz czym zapłacić? Nie. Nie zupełnie. Siadaj, pierwsze piwo masz na mój koszt. Za więcej będziesz już musiał zapłacić. O, dobre i to. To mi się podoba. Pokaż mi swoje towary. Co on tu ma? Żarcie, żarcie. Browary. Kurna, ale ta szynka 35 odnawia. Mocno, mocno. I ognik jeszcze. Czerwone wino z Glenvir. O, są przepisy na konkretne dania. Są mapy. Czekaj. Czysta wersja mapy bez żadnych oznaczeń. Wersja z oznaczeniami. I mapa wioski. Z oznaczeniami bez oznaczeń. Nie, to weźmiemy na pewno mapę, wyspę z oznaczeniami. Nie mam... bo ja nie mam tyle złota, kurwa, to jest problem. No mam mu co sprzedać w ogóle? Coś kosztownego? Sól i torba... No. Trochę bida, szczerze mówiąc. Trochę bida. Albo nawet nie trochę. Tylko bardzo bida. Te ręce mu sprzedajmy, te pałki mu sprzedajmy, czy tam te lagi. To nam niepotrzebne. Jakieś klucze. A, klucz do sypialni, okej. Okay. Czyli nie, czyli ta zamknięta. Ta zamknięta musiała być nasza w takim razie. To otwarta, wniosek z tego, czy kogoś innego. No myślę, co tu dalej zrobić. Torba pieprzu i sól, no to te rzeczy nam się przydadzą, nie? Pochodnia też się przyda. No szynki nie będę sprzedawał. Kurna, no ale ta mapa też by nam się przydała. Szczerze mówiąc, to nawet fest by nam się przydała. Ale weźmiemy chyba najpierw mapę wioski. Ale kurwa, sobie myślę, po co mi ta mapa wioski? Czy ona jest mi potrzebna, tak szczerze mówiąc? Czy ta wioska nie jest jakaś nie wiadomo jaka? Jak się czujesz? Trochę lepiej. Co prawda gulasz mnie rozgrzał, ale ciągle jestem obolały. W końcu, jak to ojciec mawiał, jesteśmy prawdziwymi twardzielami, nie? Zasługujemy na nowe, spokojne życie. Muszę trochę odpocząć. Chyba się no położę. Jestem ciekaw, co z tym Jornem. Ale w sumie nic innego tutaj nie mamy, bo wszystko już żeśmy pogadali. Więc chyba czas się przespać po prostu. Czas się, słuchajcie, po prostu przespać. Bo tu na wprost nie ma, nie? To są jakieś drzwi zabarykadowane. Dobra. Łóżko. Cyk. Śpi do rana. Oho, ktoś miecz wyciągnął. Co jest? Co się dzieje? Wybacz, że budzę cię tak wcześnie. Ale do wioski dotarła właśnie reszta waszych towarzyszy. O, dobra. Opowiedzieli nam dokładnie to samo, co ty. Więc wartownicy wpuścili ich bez większych problemów. Okej. I gdzie oni teraz są? Gdzie teraz jest reszta moich towarzyszy? Powinni być w drodze do karczmy. Wygląda na to, że będę musiał przygotować dodatkowe łóżka, a Marta nagotować więcej gulaszu. Ciekawe. Widziałeś może gdzieś Kurta po drodze? Niestety nie. Wygląda na to, że będziesz musiał zajrzeć do niego osobiście. Gdzie dokładnie mieszka? Gdy wyjdziesz z karczmy, powinieneś skręcić w lewo, w stronę dworu Ser Ramzeja, a następnie ponownie w lewo, jeszcze zanim dotrzesz do wzniesienia, na którym stoi budynek. Znajdziesz tam kilka ciasno położonych obok siebie chat. Kurt mieszka w największej z nich, tuż nad rzeką. Byłeś może u Jorna? Jak się dzisiaj czuję? Marta podała mu napar ziołowy i regularnie nakłada kompresy na ranę, ale wciąż jest bardzo osłabiony.
Wygląda na to, że bez pomocy Cyrulika albo alchemika się nie obędzie. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wujem. Z tego co pamiętam, to dobrze dogadywał się z miejscowymi alchemikami. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz mnie tutaj, w karczmie. Dobra, czyli w lewo i w lewo. No tylko co z tym Jornem, kurna? O! O! Nowa miejscówka i Sander. Siemano, Sander. Ej, ty. Co tutaj robisz? Co tutaj robisz? Daj mi spokój. Zajęty jestem. A, no dobra, no to spoko, to śpij sobie. Ogólnie śmieszne jest to, bo wbijamy chłopowi do sypialni, mówimy, ty mordo, co ty tutaj robisz? Tak jak gdyby nigdy nic, nie? Ej, mordo, co tutaj robisz? Wbijasz się komuś na chatę i mówisz do niego, co ty tutaj robisz, stary? Pojebał cię? Rick, Fabio, Kazem, Jorn, nie wiem jak się czuje, jest Timo. Czekajcie, kogoś mi tu chyba brakuje, co? A ta dalej na kolanach zapierdala, myje. Jest Anna. Kurde, no kogoś mi tu brakuje, ale nie wiem kogo, szczerze mówiąc. Chyba, że to z tym Fabio. Ty. Nie. Widać, twój brat nieźle sobie poradził. Dodatkowo załatwił nam wejście do wioski. Nawet nie musiałem nikomu dawać po mordzie. I bardzo dobrze. Wtedy mielibyśmy prawdziwe kłopoty. Gadanie. Aha, no tak. I Fabio to jest ten kretyn, z którym ja się biłem po prostu na statku. O, dobrze, że cię widzę. Cześć, Rupert. Daryl i Maven jeszcze nie wrócili? Z tego, co mi wiadomo, nie. Ach, cholera. Tak sobie myślę, że nie powinniśmy byli zostawiać ich tam w jaskini. Wiem, jak to wygląda. Jestem tchórzem i pierwsze, o czym myślałem na brzegu, to własny tyłek. Ale teraz żałuję swojej decyzji. O, jeśli coś im się stało... Nie wiem jak ty, ale jestem gotów po nich wrócić. Tak, tak, na pewno, no. Pytałeś strażników o pomoc? Pytałeś strażników o pomoc? Pytałem, ale nawet palcem nie chcą ruszyć. Trochę im się nie dziwię. Cud, że w ogóle nas wpuścili do środka. Na ich pomoc nie ma co liczyć. No raczej. Dobra, poszukajmy ich razem. Poszukajmy ich razem. Podoba mi się twoje nastawienie. Zanim jednak wyruszymy, musimy poszukać czegoś dla Daryla. Co masz na myśli? Jest ciężko ranny. Możemy nie dać rady go przenieść. Gdyby udało nam się załatwić jakąś miksturę leczniczą, mogłoby to bardzo ułatwić sprawę. Ty zajmij się miksturą. Ja postaram się zdobyć coś, czym moglibyśmy się lepiej bronić. No najlepszy byłby jakiś wielki miecz i zajebiście dobry łuk i dużo strzał, stary. To jakbyś tak, albo jakąś magię, nie wiem, fireballe, coś tego typu, to by było superancko. Tymczasem sobie zapiszmy to, żeby mieć zapis już w razie W, bo po pierwszych dwóch odcinkach ja wiem, że ten zapis będzie tu mega potrzebny. Nawet jakby po prostu skraszowała gierka, nie? Dobra, ale teraz tak, mieliśmy pójść w lewo, za domem Sir kogoś tam, czyli to jest pewnie ten dom tutaj po lewej, który widzimy, w lewo. Czyli w zasadzie tu przed bramą. I coś tu chyba nie pykło, co? O kurwa. Tu chłop stoi? O nie, myślałem, to zbroja. Ale kurwa, taką zbroję jakbym sobie wskoczył. No, to by było coś. Czyli biegam jakiemuś chłopowi po chacie. Nikogo tu nie ma. A tu Albin. Albin jest ochroniarz. Jest żona Albina. Czekaj, do kogo my mieliśmy iść? Bieżące misje. To nie potrzebuję. To nie. Dotrę do chaty Kurta. Jeśli wychodząc z karczmy, skieruję się w lewo i na pierwszym rozwidleniu ponownie skręcę. Na pierwszym rozwidleniu ponownie skręcę w lewo. Czyli ja chyba troszeczkę za daleko poszedłem. W lewo i w lewo od razu. O, czyli tutaj, przed tym wielkim domem. No dobra, to trochę ma sens. O, niebieski bez tu jest. Weźmy, bo ogólnie wszystko musimy zbierać, nie? Bo to nigdy nie wiesz, co się przyda. Rdest.
bierzmy. No i powolutku, powolutku, prawda? Tu jakiś Malik Montana. Trzy chaty, z czego największa jest jego. Ale największa to znaczy najwyższa, czy największa to znaczy najszersza? Podejrzewam, że ta. Czego ty myszkujesz? Wara od mojej chaty! Pewnie szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Ja znam takich jak ty. Nie zesraj się, Kurt. Nie mam zwyczaju okradać tych, którzy mi pomogli. Nie poznajesz mnie, bo ja ciebie tak? Nie no, Kurta chyba nie znamy, więc... Dobra, nie mam zwyczaju. Nie mam w zwyczaju okradać tych, którzy mi pomogli. Ho, ho, jak szlachetnie z twojej strony. Pewnie jeszcze planujesz zwrócić nam koszty waszego utrzymania. Ej, no nie przeginaj, sumie, stary. To myślałem o tym. A to dobre. Uciekinier chce się odwdzięczyć za pomoc. To się nawet magom z klasztoru nie śniło. Nie poznajesz mnie? Nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Jestem Marvin. Brat Jorna. Twój bratanek. A, bo Kurt to jest wuj. Skąd ty? O, no cholera. Tak. Niech cię kretoszczur popieści, Marvin! Jak tam staruszek się trzyma? To temat na dłuższą rozmowę. W takim razie pogadamy o tym kiedy indziej. A Jorn? Pewnie już dawno przerósł Gerta. Przybyliśmy razem na wyspę, ale został w karczmie u Wiktora. Nie za dobrze się czuje. A co z nim? W drodze do Silbach urządlił go krwiopijca. I właśnie w tej sprawie cię szukałem. Ej, niedobrze. Te skurczybyki potrafią zaleźć za skórę nawet największym twardzielom. Jak widać. Nie traćmy już więcej czasu i chodźmy porozmawiać z Jornem. I co, będziemy wracać teraz tam? Przecież dopiero co stamtąd przyszedłem, stary. Wait a sec. Co jest? O, grzybki. Grzybki, grzybki. Dobra, dobra, już idę, już idę. Nie przejmuj się mną. Takie rzeczy muszę zbierać, no bo stary, muszę mieć co jeść, nie? No. O, jest Jorn. Nie powinieneś teraz leżeć? Żeby wszystkie kości mi się zastały i żebym udusił się na tym strychu, musiałem na chwilę zejść się przewietrzyć. Dawno cię nie widziałem, wuju. Ja ciebie również. Kiedy to było? 20 lat temu. Jedyne co pamiętam to to, że gdy ostatnio cię u nas widziałem, byłeś o głowę niższy. Ha, no i miałeś na niej trochę więcej włosów. Wybacz, że zjawiamy się tutaj tak niespodziewani. I nagle prosimy o pomoc. Spokojnie, chłopcze, jesteśmy rodziną. Sam Adanos uczył nas, że rodzina to rzecz najważniejsza. Niezależnie od wszystkiego, co by się z nią działo. Tak, tak. Opowiadajcie lepiej, co tam u was na Londram. Jak czuje się staruszek? Pewnie nie chciał porzucić tej cholernej kuźni. Nasz ojciec niedawno zmarł. Nasz ojciec niedawno zmarł. Cholera. Mieliśmy swoje spory i nieporozumienia, ale to był dobry człowiek. Starał się jak mógł zarobić na życie i wychować was na dobrych chłopaków. Niech Adanos pozwoli zaznać mu spokoju. Patrząc po waszych minach, domyślam się, że pewnie wolelibyście o tym nie rozmawiać. Najpierw wasza matka, teraz ojciec. Doprawdy przyszło nam żyć w niedobrych czasach. A jeszcze te wszystkie pogłoski o nadchodzących orkach. No, to nie pogłoski. Orkowie naprawdę się zbliżają. Też nie wierzę w te wszystkie ataki. Ale najgorsze jest to, że... Nie wiem, co mógłby czuć Marvin, ale z jednej strony, gdyby wierzyli, że to są tylko pogłoski, to by nie uciekali stamtąd, nie? Bo to nie miałoby sensu. To by tam siedzieli i mówili, takie pierdolenie. Czyli wierzą w to najprawdopodobniej, więc... To nie pogłoski. Orkowie naprawdę zbliżają się do Londram. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się uciekać z wyspy. Jesteś pewny? U nas we wiosce wiele osób mówi, że orkowie to wymysł myrtańczyków, którzy próbują w ten sposób strachem utrzymać swoją władzę. Ale nie rozmawiajmy już o tych wszystkich ponurych rzeczach. Dotarliście do Archolos w jednym kawałku. Możecie teraz zostawić przeszłość za sobą i zacząć tu nowe życie. Z pewnością chcecie udać się do miasta. Tam to dopiero można zarobić. O, to by się przydało akurat.
Nie do końca w jednym kawałku. Wyruszenie do miasta było naszym planem. Nie do końca w jednym kawałku. Nie do końca w jednym kawałku. Tak jak ci wspominałem, Jorn został zaatakowany przez krwiopijcę. Ale jak pewnie możesz zauważyć, jestem w aktualnym stanie jedynie kulą u nogi Marwina. W takim razie musimy zdobyć coś, co pomoże ci z tym paskudnym urządzeniem. No. Naprawdę, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powoli czuję się coraz lepiej. Daj spokój, Jorn. Znam maga wody, który mieszka tutaj w Silbach. Ostatnio nawet pomogłem mu z jedną sprawą. Na co dzień nie uprawia już alchemii, ale z pewnością wymyśli coś na twoją ranę. Oby. Marwin, może pobiegniesz do niego i poprosisz o coś na ranę brata. Ja tymczasem porozmawiam sobie jeszcze z Jornem i pomogę mu wejść po tych krzywych schodach w karczmie. Jasna sprawa. Do zobaczenia. No dobra, ale gdzie ten mag mieszka, bo... Wszystko super, wszystko fajnie. Ale musiałbym najpierw wiedzieć, gdzie on mieszka. Dobra, najpierw sobie pozwiedzajmy, zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. Ile razy mam wam powtarzać, żebyście nie włazili do mojej stodoły? Ej, gdzie nie wlazłem? A twoja stodoła? Tak, tak. To jest moja stodoła. Jestem jej jedynym właścicielem. No, a przynajmniej od czasu, kiedy dobry pan Ramsey dał mi prawo do zarządzania nią. Czyli nie jest twoja, tylko nią zarządzasz. To jest różnica. Mogę zajrzeć do środka, o jaśnie królu? Nie zgadzam się. Nie wpuszczam do stodoły byle kogo. Aha. No dobra, ale zryłem uberec trochę tym jaśnie królem. A tu są pasterze. To jest prywatny warsztat. Jest Owen Stone. Jestem tu od niedawna i zwiedzam okolice. Jeśli już musisz, to rób to w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innym w pracy. No dobra, ale przecież ja ci nie przeszkadzam, spokojnie. Mógłbyś podszkolić mnie? Mógłbyś podszkolić mnie w kowalstwie? Idź do miasta, jeśli szukasz nauczyciela. Tutaj ludzie są zarobieni pracą i ze mną nie jest inaczej. Jeśli do jutra nie skończę tych gwoździ, Thorsten będzie wściekły. No dobra, no swoją trudno. Drogą, jeśli chcesz, to za parę monet mogę ci pokazać, jak stać się silniejszym. O, no i właśnie, o to chodzi. Chcę być silniejszy. Punkty nauki, sztuk złota. Wróć, kiedy nabierzesz więcej doświadczenia. A bo ja nie mam punktów nauki pewnie. Jeszcze trochę treningu przed tobą. Jesteś na dobrej drodze. Dzięki, stary. No dobra, a gdzie ja mogę sprawdzić, jak ja mam punkty umiejętności? O, z pierwszej osoby w ogóle jest widok. Tego chyba w Gothicu normalnie nie ma. Czy jest? A i można się oglądać za siebie. Na tej jest pochodnia. Dobrze wiedzieć w sumie. Tylko... Ona się delikatnie buguje. No ale nic, słuchajcie. Zakończymy sobie ten odcineczek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do następnego. Na razie. No i cześć.